Pamiętajcie, my w Fortraku nie rzucamy słów na wiatr. Obiecaliśmy, że jak będzie 1000 łapek pod wideo z Patrykiem Klimalą, to w następnym odcinku zobaczycie Karola Linettego i OTS. To był najtrudniejszy tydzień w moim życiu, bo musiałem wytrzymać przez tydzień w tych samych ciuchach. Ale się udało. No jakoś dać się. Jest okej. Trochę klepie, ale no cóż. Karol, mnie interesuje jedna rzecz. Jakby w 2018 roku podszedł do ciebie na kadrze jakiś kibic i powiedział ci: słuchaj Karol, za 2 lata to ja cię widzę, że będziesz grał w ekipie Claudio Ranieriego, będziesz grywał na 10, będziesz nawet kapitanem tej drużyny czasem. No i tak na dobrą sprawę, jeszcze jedna ważna rzecz związana z twoim prywatnym życiem, będziesz ojcem. To wtedy byś zapytał Marchewę i Siwego, czy to przypadkiem normalny gość? No myślę, z jednej strony tak, no ale teraz tak naprawdę życie mnie nauczyło, że jest pełno niespodzianek, trzeba być przygotowany na wszystko. I powiem ci, że ułożyło się naprawdę super, bo to, że jestem tatą, to jest naprawdę super rzecz. Nie spodziewałem się, powiedziałeś tak, ekscytujące. Życie się zmieniło o 360 stopni, bo trzeba być odpowiedzialnym. To jest też super, że czasem wiesz po treningu, gdzieś tam gierka przegrana, jesteś zły i tak dalej, wracasz do domu, widzisz mamą, się uśmiecha do ciebie, bo jest szczęśliwa, że wróciłeś, no i nagle też się u ciebie uśmiech na twarzy pojawia, więc naprawdę to jest super. Są dwie postaci w polskiej piłce, które zawsze będą zdrobnione. Jedna to jest Krzysiu Mączyński, a druga to jest Karolek Linetty. Masz pomysł, dlaczego tak jest? No jakoś tak zawsze mówili, byłem taki najmniejszy i od małego jakoś tak zostało i no jest, no. Tego już nie zmieni, mi się wydaje. Ale w Sampdorii jesteś panem kapitanem i nikt nie mówi Karolek do ciebie. Nie, jest Lina. Linę, no. No Linę. Czyli poważnie, nie? Albo i kapitan. No, albo kartujemy, że il capitano. To pięknie. A jak w ogóle oceniasz ten sezon? Bo ja mam wrażenie, że jesteś jednym z najbardziej niedocenianych polskich piłkarzy. Nawet patrząc na twoje liczby, to masz lepsze cyferki niż chociażby Piotr Grzeliński, tak u nas tutaj w programie chełpiony zawsze. Znaczy, ten sezon był mega ciężki, bo zaczęliśmy mega, mega słabo. Na chyba pierwszych 7 meczów zdobyliśmy chyba tylko 1 punkt, więc byliśmy w ostatnich tabeli. Gdy przyszedł trener Ranieri, dał nam taką większą swobodę. Trenujemy, ale zawsze mam powtarzał, że wierzę z zawodników. Że ona pokazuje słabe strony i mocne strony na przykład drużyny przeciwnej. No ale my jesteśmy na boisku i my musimy decydować, on tylko nam może pomagać w pewnych kwestiach. Po tej koronawirusie, jak nas wzięło obroty, to co biegaliśmy, to naprawdę myślę, że jesteśmy z jedną z najlepszych drużyn przygotowanych fizycznie po tej koronawirusie. No właśnie, i czego to jest zasługa? Bo ty też 2 razy zostałeś przez dziennikarzy La Gazzetta dello Sport wybrany Il Migliore, czyli tym najlepszym piłkarzem meczu. I też właśnie fizycznie wyglądasz tak, jak pozostała część drużyny dobrze. To jest zasługa tego, co robiliście w międzyczasie, czy każdy za siebie wziął odpowiedzialność? Myślę, że obie rzeczy, bo każdy wziął na siebie odpowiedzialność, że w czasie koronawirusa każdy tu indywidualnie. To też pomogło, że gdy wróciliśmy do treningów, to nie było żadnych kontuzji, każdy trenował. Wiadomo, że było ciężko, mieliśmy dużo biegania przez pierwsze 2 tygodnie, ale każdy wytrzymał i myślę, że to teraz widać, że zaprocentowało tym, że utrzymaliśmy się. A dobrze zdążyłeś już poznać warsztat trenera Ranieriego i w czym tkwi sekret jego magii, siły, bo jednak jest to szkoleniowiec, który odnosił duże sukcesy w swojej karierze i co cię tak urzekło? Osobowość mi się wydaje i również mentalność. Mhm. No i to jak wcześniej wspomniałem, że wierzy w zawodników, że wierzy w nas, buduje, wie kiedy czas jest na żarty, kiedy na ciężką pracę. No widać, że ma tą czutkę i wie kiedy na przykład jest żartować nawet w trudnych sytuacjach. Czy miał taki moment, że z ciebie szyderkę pociągnął i łacha? Claudio Ranieri. Było, on z każdego się śmieje. Tak? Ale w jaki sposób? Masz jakieś taki w głowie jakąś taką scenę? Szczerze to nie pamiętam, ale wiesz, gdzieś tam każdy ktoś też tam strzeli, na przykład ktoś zostać po treningu, to jakąś tam docinkę da, ktoś na treningu coś zrobi, to mówi, żeby szedł do szatni, że już koniec, że już swoje zrobiłeś. Mhm. Więc naprawdę daje takie docinki, ale takie pozytywne i każdy się śmieje. Prawdziwy zgrywa. jak Marcelo Bielsa mówi, jeśli masz siłę zostać po treningu, trenować rzuty wolne, to znaczy, że nie dałeś z siebie maksa w treningu. I to jest zarzut do ciebie. A co, ale ta gra na skrzydełku to może być coś, czym się zainteresujesz na dłużej? Bo są deficyty kadry. Ogólnie jeszcze cieszę, gdy trener mnie wystawia w pierwszym składzie. No, że gram, że mogę pomóc drużynie. No dobra, to już mamy za sobą. To już ale ja ogólnie czuję swobodę. Jak gram na skrzydle, czuję swobodę, że mogę wejść do środka, zostanę na przy linii. Rola skrzydłowego jest taka, że ma taką też trochę większą wolność niż środkowy pomocnik i też się z tym dobrze czuję. A dobrze się czujesz 1-1 na przykład? W pojedynkach z obrońcą? Nie mam z tym problemu, bo czasem, gdy mogłem, to próbowałem. Nie wiem, ile wygrałem.
A grałeś w gierce na przykład na Beresia? No pewnie. No i co? No i co? Zezłomowałeś go? Opowiadaj, opowiadaj. Musiał po śrubokręt lecieć do szatni, czy nie? Musiał się odkręcać, no. Ale nie, i faktycznie jest tak, nie, że... Nie, śmieję się. Nie, przeważnie jesteśmy razem w gierkach. No właśnie, no jak to panowie piłkarze są razem? Nie, gdzieś tam nie mam problemu, ale zawsze gdzieś staram się od razu z piłką dojść do środka, zagrać nie jeden, dwa kontakty, przyspieszać grę, niż wziąć piłkę, przytrzymywać i dublować. Robi się naprawdę ciasno, jeżeli chodzi o reprezentację i o środek pola i takiej konkurencji chyba jeszcze na twojej pozycji, na ósemce zakładajmy, no nie było, zwłaszcza, że Klisz jest w bardzo dobrej formie i awansował do Premier League i za chwilę też mogą dojść młodzi w osobie chociażby właśnie wspomnianego Modera. Nie wiem, czy też tak to odczuwasz, odbierasz. Znaczy, myślę, że konkurencja jest potrzebna. Tak naprawdę, gdyby nie było konkurencji, to byśmy się nie rozwijali. Gdy jest konkurencja, każdy chce dawać się maksa. Dzięki temu każdy ponosi swoje umiejętności, każdy się rozwija i... Konkurencja jest częścią naszego zawodu, więc myślę, że po prostu trzeba sobie z tym dać dalej. Ty z siebie w tej reprezentacji widzisz właśnie na jakiej pozycji, tak szczerze powiedziawszy? Wiem, że powiesz, że tam, gdzie cię trener postawi, ale bardziej chodzi o twój komfort taki i jakby twoją wizję swojej osoby. Na 10? No widzę się w środku pola, ale powiem ci, po tych meczach, teraz, które zagrałem u Ranierego na boku, też czuję się dobrze, więc jeśli dostanę tam szansę, ją wykorzystam. No właśnie, czyli na skrzydełko, to trzeba sobie szukać miejsca na skrzydełko. Czyli Grochu może sobie bukować wakacje, wiesz, podczas przegry na kadrę. Tak na dobrą sprawę, ty dzisiaj jesteś gościem, który ma jeden z największych staży w całej drużynie, prawda? Stąd też bywasz kapitanem w niektórych meczach. I ciekaw jestem tych takich postaci kolorowych, ciekawych, które się pojawiły przez te lata, choćby... Nie wiem, Bruno Fernandes, o którym rozmawialiśmy ostatnio z Wojciechem Pawłowskim, mówił, że trenował z nim w Udinese 4 razy słabszy od Ziela. Umiejętności miał na pewno wysokie, bo widać, że przegląd pola, ale też jest trochę egoista na boisku, myślę, że to widać, ale też u trenera Gianpaolo nie ma takiej swobody. Tak poszedł do... Do Sportingu. Do Sportingu. Tak. No tam wszystko gra pod niego. Swobodę, naprawdę strzelił dużo bramek, dużo asyst. No i dzięki temu trafił do Manchester United. Ale u nas było widać, że jest taki trochę blokowany. Okej. Okay. Że nie ma takiej swobody, której on potrzebuje. Zaciągnięty ręczny. Ale ty patrzysz teraz na niego w Manchester United i on cię trochę zaskakuje? Czy spodziewałeś się? Ja wcześniej też to widziałem na treningach, więc dla mnie to nie jest nic nowego, ale myślę, że jeszcze bardziej się rozwinął niż... gdy był w Sampdorii. A jaka to jest osoba? Czy to jest otwarty gość, czy raczej taki zamknięty? Otwarty, tak? Zamknięty, żartuje, naprawdę bardzo pozytywnie. Pamiętam, jak przyjechaliście na kadrę któregoś razu i razem z Beresiem mówi się, nie, Duwan Zapata, to musimy wam opowiedzieć, co ten gość wyprawia na treningach, jeśli chodzi o aspekt siły. No nie, to ogólnie jest przesada, naprawdę, że dostawał piłkę gdzieś tam na głowę, tam gdzieś wyskoczył, przyjął na klatkę, dwóch, trzech atakuje, to jedną ręką prawą stronę broni, lewą ręką drugą. Tu na plecach ma kolejnego gościa i podeszłą, co trzyma piłkę, nie? Nie, naprawdę. Bartek opowiadał, że można mu było zagrać niedokładną piłkę i on sobie już tam z rywalem... Tak, na chwili sobie z tym poradzi, ale tego, że jest silny, to jest jeszcze szybki. Wiadomo, nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego driblingu, ale gdy jest z obrońcy na jeden i ma pole, to jak sobie puści piłkę, to myślę, że żaden obrońca nie jest w stanie go złapać. No, kawał dzika. Też zawsze byłem ciekawy, bo jednak przez te 4 lata poznałeś wielu fajnych, ciekawych, środkowych obrońców. I tak, który z nich na tobie robił największe wrażenie? Znaczy, myślę, że Skriniar z Andersenem we dwójkę. Podobna charakterystyka, ale myślę, że delikatnie Skriniar w pewnym aspekcie jest lepszy. Że jest, myślę, że bardziej mobilny. Milan też był takim gościem, z którym od razu mieliście dobry kontakt, przez to, że dobrze się dogadywaliście, nie było w zasadzie bariery językowej, bo on po słowacku, wy po polsku i... A były jakieś właśnie śmieszne sytuacje z Szikiem i z Skriniarem, poprzez to, że każdy gadał w swoim języku? Oni się z nas śmieją. A my z nich? Jak mówimy na przykład samochód, samolot. To jest samolot, samochód. Oni wiedzą, mają auto i tak dalej. I oni z tego tak znosią, że to jest masakra. Jeden taki piłkarz jeszcze mnie interesuje, bo też o nim rozmawialiśmy ostatnio z Wojtkiem Pawłowskim. I on też trenował z nim w Udinese, zresztą z Piotrkiem Zielińskim. Gość, który zawsze z wakacji przywoził piłkę plażową. Muriel. Luis Muriel. Myślę, że gdyby mu się naprawdę chciało, to by mógł grać w klubie, jakim chce, moim zdaniem. O, i to jest ciekawe zdanie. Bo naprawdę umiejętności ma ogromne.
gdzieś tam się ogląda Atalantę, gdy wchodzi, no to tak z nami, tak naprawdę piłka wybita na 16, czy na 20 metrze był, przyjął i od razu uderzył. Mega szybka noga, silny, potrafi trzymać piłkę, technika naprawdę na wysokim poziomie. Gdy u nas był, to zawsze miał parę kilo za dużo, ale tak naprawdę gdy były mecze, to mogło nie być na przykład przez 50-60 minut, ale jak wziął sprzęt, to okiwał 4-3 bramki, to był bohaterem. No ale ten się śmialiśmy, teraz zagraliśmy po Atalancie, bo przyszedł do nas, rozmawialiśmy z nim. No i trener do niego powiedział, że póki nie schudniesz, to u mnie nie zagrasz. Niech aspirin. Okej. A on miał najlepiej ułożoną stopę ze wszystkich piłkarzy, jakich poznałeś w Sampdorii? Ferrero ma najlepszy. Tak? No właśnie, a no i Ramirez rok później przyszedł i myślę, że ta dwójka ma najlepiej ułożoną stopę. No właśnie, ale też masz niesamowitego oryginała w szatni. Jestem ciekaw, jak w ogóle go postrzegacie i czy go akceptujecie. Mortena Torsbiego, z którym miałem kiedyś okazję porozmawiać. No i to jest chyba dość specyficzny człowiek, jeżeli chodzi o szatnię piłkarską. Jest naprawdę specyficzny, ale mega pozytywna postać. Znaczy specyficzny. No, ma swoje podejście do świata. Chce jak najlepiej, że używa elektroniczny samochód. Raz, dwa dni przed meczem poszedł w góry sprzątać śmieci. Żyje też u mnie w swoim świecie, ale jak nie musi się śmiać? Dobrze dla środowiska, robi dla siebie śmieci. Nie, bardzo dobrze, to jest, znaczy my w ogóle jesteśmy wielkimi fanami Mortena Torsbiego, naprawdę. Ale brzmi to absurdalnie. Ale brzmi to absurdalnie, że akurat dwa dni przed meczem poszedł w góry zbierać śmieci. No taki, wyobraziłem sobie tę scenę, jak z Władcy Pierścieni, wiesz, idzie tam w stronę. Ale nie, bo ogólnie ja o tym nie wiedziałem, ale on wrócił na Instagrama. Nie lata samolotem, jeśli nie musi. A czy jak lecimy z tą drużą, to leci, ale jak on ma być, jak on ma sam lecieć, to on nie poleci. A powiedz właśnie, jak to było z tym koronawirusem w szatni Sampdorii? Czy spadł na was taki blady strach na początku, że kurczę, jeden, drugi, trzeci, czwarty przypadek i zaczynałeś się też obawiać troszeczkę o swoje zdrowie? O nie, ogólnie jak się dowiedziałem, że Gabardini ma koronawirus, to przez pierwsze 3 dni czułem się normalnie tak chory, że... Głowa, byłem tak chory, że masakra. Sprawdzając to kilka godzin temperaturę. I jak mieć normalnie 36,5, to miałem 35,5, miałem w ogóle niższą. Naprawdę źle się czułem, ale tak później mówię, no kurde, no. Jak będę miał, to będę miał, jak nie, to nie, więc to się będę przejmował. Karol, ciekawy jestem, jaka jest twoja lista zakupów, jak Viola z córką są w Polsce. To ciekaw jestem twojej listy zakupów. Nie chodzę do sklepu. jak idę do sklepu, zawsze woda. Owoce. A, jasne. Żelki? Nie wiem wszystkiego, naprawdę, nie wiem wszystkiego. Nic? Nie. Nic, kłamiesz. No dobra, może czasem gorzką czekoladę, ale tak to nie. Jaki jestem profesjonalny. Taki łobuz. Nie, naprawdę praktycznie nie wiem nic słodkiego. No jak grasz do czwartej rano, to co jesz? Piję wodę. Tylko pijesz wodę? Profesjonalny e-sportowiec. Nawadniam się, widzisz? Nawadniam się. Regeneracja. Profesjonalny e-sportowiec. A jak pamiętasz Luisa Muriela na przykład, to on rzeczywiście się tak objadał słodyczami, bo słyszeliśmy właśnie, że on uwielbia słodycze i że miał zakaz nawet spływania. Znaczy ja nigdy nie widziałem, żeby gdzieś tam... Nic nie widziałem, że nie tak dalej, ale też słyszałem od chłopaków, że lubi. To właśnie, słyszałem. Ale słuchaj, a propos e-sportowców, to ty mi chyba, Polkoś, opowiadałeś, że twój były już chyba klubowy kolega Emiliano Viviano był bardzo FIFA. Dobrym gamerem, jeśli chodzi o FIFA. Miałeś okazję? Tak, tak. W płycie naprawdę on tam wygrywał na 40 meczów, 33 i tak dalej, więc naprawdę umiał grać, ale też zawsze on dostał z EA Sportu, z Pink Legend, też mu łatwiej. Miał jakiegoś kolegę podobno w oddziale włoskim w EA Sports, który mu tam zawsze jakoś załatwił. No w ogóle dostał, wiesz, jak masz te żetony zielone, to on dostał chyba z 20 koła, no to wiesz, jaka to już jest przewaga na samym początku. No tak. I swoją kartę 9-9, prawda? No ale jak widziałem czasem, jak grał, to zawsze się wyrzucał, bo się kurzał. Ale widzisz, to jest ciekawe. A powiedz mi szczerze, bo Polkoś się przyznał, że jest uzależniony. Ty jesteś uzależniony? Znaczy teraz jak jestem sam, no, to gram, no. Co mam robić, no ale jak wrócę teraz do Polski, to nie biorę nic kompletnie, bo nie chcę za dużo. Gdzieś tam wsiadam do komputera. Nie, że wiesz, gram do, nie wiem, do czwartej nocy i tak dalej, tylko czasem po meczu gdzieś tam, jak nie mogę spać, no to usiądę na 2 godziny i idę spać maksymalnie o 3. Ale
tak, to idę spać o północy, żeby też była regeneracja, no bo gramy co 3 dni i nie ma co tutaj tak naprawdę jedna nocka może zaważyć o tym, że mogę czuć się gorzej następnym razie. Ale tak jak mówisz, regeneracja jest najważniejsza, co najmniej 72 godziny porządnego odpoczynku przed meczem musi być, bo inaczej... Przed meczem w LOLa. A czy nie, wiesz, bo ja mam game ready, nawet jak gram sobie, to włączam sobie game ready na nogę i wiesz, po prostu mnie szybciej ten czas leci, bo sobie płytnę, a kolejna partyjka, noga zmrożona. I przechodzę na drugą nogę, nie? Najważniejsze znaleźć dla siebie usprawiedliwienie. To jest klucz do wpadnięcia w nauk. To jest idealne i bardzo dobre. Ale przyjemność z regeneracją, tak? Oczywiście. Dokładnie. Przyjemne, pożyteczne. To jest do pewnego momentu przyjemne, Karol. Wiesz, jak się wygrywa, to jest przyjemne. Wiesz, jak jest. Ale może dzięki temu, że się wychowywałeś w tym Damasławku, wyrosłeś na takiego piłkarza, bo no, rozrywek tam za dużo nie było, bo sobie tak zanotowałem największe atrakcje Damasławka. Kuba jako człowiek wychowany w Warszawie tego nie zrozumie. My jako ludzie z prowincji jak najbardziej. Otóż największa atrakcja Damasławka, przez Damasławek przebiega droga wojewódzka numer 251 oraz droga powiatowa numer 1580 po relacji Głogowiniec-Janowiec Wielkopolski. Znajduje się tu również stacja kolejowa. Było co robić. Takie najbardziej ważne rzeczy, ale to stacja kolejowa w ogóle nie chodzi. Jest cała zarośnięta. W sumie teraz nie wiem, jak jest, dawno nie byłem. No to nie ale nie... dla mnie największą atrakcją był taki plac Wiosny Ludów. Teraz w ogóle zrobi tam plac, taki prawdziwy plac zabaw, a wcześniej to były po prostu drzewa dookoła, na środku praktycznie nic, trawa, no i tam po prostu zawsze po szkole plecak do domu, miałem 30 metrów i razu z piłką tam i zawsze tam pewno ludzi było i się grało, albo jechałem 2 km rowerem i na boisku to koło Damasławek zawsze tam były dwa, jedno takie gorsze, drugie lepsze. I tam też taka polna droga, taka biała, że zawsze zapiłony się pracował do domu. Czyli plac Wiosny Ludów stworzył kwiat polskiej młodzieży piłkarskiej. Świetnie spłynę te czasy na Masławku. Miałem super dzieciństwo, zawsze na dworze, nie że przed komputerem. Nie, to co tego teraz nadrabiasz, nie? No powiedzmy. A Karol, nie chcesz zainwestować w drużynę sportową, bo słyszałem, że pojawiają się takie pomysły, jeżeli chodzi o piłkarzy w Polsce, żeby stworzyć jakiś projekt tutaj. Ale nie myślałem o tym. Myślę, że sam bym chciał być w tej drużynie. A, widzisz. No. Mógłbyś być inwestorem. Ale u nas, nie wiem czy wiecie, Jakub Jank to kupi taką willę tam u siebie i ma zawodników, którzy grają w League of Legends, FIFA, Counter-Strike'a, że ma taki, że daje gaming house, taki miejsce do treningu i tak dalej, że jest też sponsorem strategicznym. Ale też czasem jak grałem z nich tego w CS-a z Kubą, to właśnie niektórymi grałem z chłopakami, co właśnie mi podał jeden chłopak, co gra FIFA, to robi 30-30. I że jak będą mistrzostwa, to mówi, że może powalczyć o na to pierwsze miejsce. Dobra, dzięki kapitano za poświęcony czas. Słyszymy się, myślę, że bardzo. Dziękuję ci, synek. Ciekawi jesteśmy, czy waszym zdaniem, jeśli profesjonalny piłkarz zbyt dużo czasu poświęca na granie, ale nie w piłkę, tylko w gry, to utrudnia mu to rozwój, czy niekoniecznie? Na przykładzie Karoliny tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo ma naprawdę fantastyczny okres w swojej karierze. Dokładnie, lepsze liczby niż Piotr Zieliński, już to podkreślaliśmy. No ja uważam, że to jakoś przeszkadza. To jest forma relaksu, można powiedzieć. Uzależnie to tak działa. Uzależnieni się bronią nawzajem. Klika jedna banda klan. Także ja zbijam żółwia z Karolem. Sam ze sobą.